Gdyńskiego Domu Kultury chcieliby, jako ja może osobiście, w imieniu moich kolegów z kabaretu na Onówkę, chcielibyśmy gorąco pozdrowić wszystkich mieszkańców Nysy oraz okolic. Przychodźcie, wspierajcie kulturę, chodźcie na wszystko, co się da. Pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się. Trzyma prosty los i nikt mu tutaj nie podskoczy. Co 4 lata obiecuje cud, kłamie, a patrzy prosto w oczy. Jopa! Tak, staramy się udzielać charytatywnie i robimy to. Tak naprawdę bardzo dużo dostajemy propozycji, żeby pomagać innym, a ostatnio stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc, więc skoncentrowaliśmy się na tym, aby zorganizować jedną w roku wielką imprezę charytatywną i w styczniu, do tej pory było to 6 stycznia, organizujemy, tak, to jest kolega Dawid z zespołu Micro Music, on również bierze udział w tej akcji charytatywnej. On zawsze chce się promować, niezależnie gdzie, nawet jeżeli jest to telewizja przemysłowa, to również. Tak. W każdym bądź razie organizujemy co roku już występ na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci. I tam się angażujemy, my to prowadzimy, my to we współpracy z fundacją organizujemy. Jest jeden wielki koncert w roku, no ale nie tylko, czasami się również zdarza pomagać nam innym. Ostatnio ja osobiście pomagam Igorkowi, zbieramy również nakrętki dla hospicjum, staramy się. Co 4 lata obiecuje cud, kłamie, a patrzy prosto w oczy. Słuchajcie, ponawiamy apel. Zostało nam 2 tygodnie do rozliczenia się z PIT-ów, tak zwanych. Niewiele z nas przekazuje 1% z naszego podatku, a naprawdę mamy taką możliwość. Możemy pomóc za darmo. To jest coś stworzone tylko dla Polaków. Możemy pomóc i nic nas to nie kosztuje. Jeżeli nie przekażecie to na rzecz, nie wiem, dzieci, zwierząt, dla kogo tylko tam chcecie, to przekażecie to państwu, te pieniążki państwu, ale macie możliwość przekazania komukolwiek tylko chcecie. Korzystajcie z wyboru. Jego okolice jest gminna szara strefa, z wierzchu do para, a w środku cwany lis. Do nich w zawodu chcę, był 6 lat, ważne, że człowiek zaufany. Nie bardzo kuma, co i jak, ale jak wiatry gęściami. Jopa! Do nich w zawodu chcę, był 6 lat, ważne, że człowiek zaufany. Otóż przyszedł do nas w nocy anioł i mówi tak. Nie, a tak naprawdę prawda jest taka, że do tej pory Neonówka, dopóki się w kabarecie Neonówka nie pojawił Radek Bielecki, który po prostu nas śpiewa, nie mieliśmy takiej potrzeby. A że zaczęliśmy śpiewać, no to stwierdziliśmy, że się przyda również nam zespół. A że Radek akurat brał lekcję gry na akordeonie, nic mu wprawdzie z tego nie wyszło, ale lekcję brał. I stwierdziliśmy, że być może byłoby to niegłupie, gdybyśmy mieli swój własny zespół, zamiast puszczać to z dyskietki, żeby był ktoś na żywo. To zawsze jest zupełnie inna energia na występie. I to prawda, występy są zupełnie inne z żarówkami niż bez nich. Ja osobiście na Sejmie.
Nie, tak poważnie, nie ma jakiegoś takiego jednego kabaretu, na którym się wychowałem. No, ja, moje dzieciństwo to lata, gdzie kabaret był dawkowany, nie tak jak teraz, że na każdym programie, o każdej porze. Więc oglądało się po prostu wszystkie kabarety. Bo oni mnie zdenerwowali, bo znowu coś nowego dodali na występie i po co to takie? I człowiek później nie wytrzymuje i też się śmieje z publicznością. U nas jest zasada taka, że jak ktoś się zgrzeje, to niestety płaci za bilet. Była taka historia, to było roku pańskiego 2000, chyba 2006, gdzie już przy drugim skeczu weszła nam na scenę starsza pani ze świętymi obrazkami, z takimi kaczuszkami i oznajmiła, że to co robimy jest złe, że szatan nas zje i że to co robimy jest niedobre, nie wolno się śmiać z pewnego radia, nie wolno, a nam o coś zupełnie innego chodziło. I my żeśmy w trójkę stali jak w rycie na tej scenie, ale najmilsze w tym wszystkim było to, że publiczność wzięła nas w obronę i zapraszała tą panią, żeby została do końca, ponieważ my nie tylko z jednej opcji politycznej się śmiejemy, są również inne opcje, które również się pojawią w tym programie. No ale nie chciała pani. Pani miała już swoją misję i ją spełniła. Pozdrawiamy tą panią serdecznie. Było bardzo fajnie. Tych skeczów jeszcze nie widziałem. No, bo niektóre były, powtarzały się, ale były troszkę inne, nie? Były trochę inny scenariusz był. Co się mogę powiedzieć? No było śmiesznie, jak zawsze jak na łonówce, nie? Nie mógł się wysłowić, trochę stresuje się. A jakie wrażenia ze sceną? Jakie są ze sceną? No bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tylko szkoda, że nie mają czasu więcej. Inni niż na scenie. Bo na scenie są bardzo zwariowani, prawda? A tutaj są tacy spokojni i stanowani. Bawiliśmy się super. Jestem pod wrażeniem, że panowie mieli tak wspaniale... Tylko prawdę mówcie. Ale my mówimy zawsze prawdę i tylko prawdę. Że opanowali geograficznie te wszystkie tutaj okoliczne miejscowości. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. No i teraz prawda, jak to są za sceną? No do góry? Normalni. Nie. Normalni zwykli ludzie. Normalni. Nie gwiazdy. Nie gwiazdy.